Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja oczywiście jestem Muski, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o grze pod tytułem Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Także rozsiądźcie się wygodnie i zanim kupicie grę, zanim zagracie, rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie ten materiał. Need for Speed Hot Pursuit Remastered to odświeżenie 20 odsłony cyklu, pod warunkiem policzenia wszystkich spin-offów. Producentem odświeżenia było Stellar Entertainment Limited przy współpracy z Criterion Games. Wydawcą natomiast zostało znane wszystkim Electronic Arts. Produkcja swoją premierę miała w 2020 roku na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. Szata graficzna gry wygląda bardzo dobrze, potrafi zaskoczyć w wielu aspektach. Jak na odświeżenie produkcji z 2010 roku, to robi naprawdę wrażenie. Need for Speed posiada bardzo detaliczne pojazdy oraz w miarę dobrze wyglądający świat nas otaczający. To wszystko jest określone teksturami w bardzo wysokich rozdzielczościach. Dodajemy do tego wszystkiego takie rzeczy jak wysoką jakość geometrii filtrowania tekstur, świetne wygładzanie krawędzi, czy też bariery takie jak przesłanianie środowiska, wysoki poziom cieni oraz świetną jakość odbić. Nie jest to jednak szczyt marzeń i w wielu aspektach mogło być lepiej, aczkolwiek nie można na tę oprawę narzekać. Optymalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie. RTX 3080 z procesorem 9 generacji na najwyższych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 4K gwarantuje nam stałe 60 klatek na sekundę. Niestety jest to limit tej produkcji, nie można tego przeskoczyć. Bywa to irytujące, gdyż w wyścigach liczy się oczywiście refleks. Można się oczywiście przyzwyczaić, choć pragnęłoby się tych 144 klatek na sekundę. Cóż, nie można mieć w życiu wszystkiego. Ścieżka dźwiękowa do Need for Speed Hot Pursuit Remastered została skomponowana przez dwóch kompozytorów. Między innymi są to Mario Stakusis oraz Vanessa Lorena Tate. Poza utworami od kompozytorów, twórcy również wykupili prawa do różnych utworów oraz remiksów znanych wykonawców, a następnie umieścili je w grze. Doprawdy utwory są dobrane tak dobrze, że każdy wyścig jest nimi idealnie urozmaicany. Z najciekawszych autorów wymienić mogę 30 Seconds to Mars, Funeral Party, Greenskeepers czy też Chidi Bank. W grze będziemy przemieszczać Secret Country, natomiast my, jako gracz, będziemy mieli możliwość wcielania się w kierowcę bądź gliniarza. Z warstwy fabularnej tutaj zbyt dużo nie ma. Jako kierowca naszym celem będzie ukończenie wszystkich aktywności, z gliniarzem jest identycznie, tyle że jesteśmy po drugiej stronie barykady. Będziemy brać udział w różnego rodzaju aktywnościach, między innymi są to klasyczne wyścigi, próby czasowe, pojedynki, wyzwania oraz Hot Pursuit dla kierowcy. Dla gliniarza mamy do wyboru Hot Pursuit, przechwycenie oraz szybkie reagowanie. Jest tego wszystkiego naprawdę mnóstwo, także na pewno nudzić się przy tym wszystkim nie będziemy. Poza tym możemy przemieszczać sobie swobodnie mapę bez żadnego celu oraz testować pojazdy, które zdobyliśmy podczas wyścigów. W grze prócz ścigania się ze sztuczną inteligencją możemy zdobywać kolejne poziomy kierowcy oraz gliny. Poza tym możemy zdobywać nowe pojazdy, wykonywać kamienie milowe oraz zdobywać złote medale w aktywnościach pobocznych. Za wiele tego nie ma, aczkolwiek po ukończeniu produkcji wciąż pozostaje nam jakiś cel do spełnienia. Need for Speed Hot Pursuit Remastered posiada ogromną ilość pojazdów, jest ich ponad 70. Znajdziemy wśród nich takie marki jak Porsche, Pagani Zonda, Nissan, Maserati, Lamborghini, Bentley i kilka innych znanych oraz lubianych marek. Same pojazdy dzielą się na te do odpowiednich wyścigów. Mamy więc sportowe, wyścigowe, super samochody, egzotyczne i hipersamochody dla kierowców. Dla gliniarza dostępne są pojazdy dla policji drogowej, patrolu na autostradzie, jednostki reagowania, jednostki pościgowej oraz jednostki specjalnej. Niestety naszych pojazdów w żaden sposób nie możemy modyfikować oraz tuningować, jedynie możemy zmieniać ich kolor. To tyle, w jaki sposób możemy sobie z tym zaszaleć. A szkoda. Podsumowując, Need for Speed Hot Pursuit Remaster to przyjemna gra wyścigowa, która według mnie nie jest niczym wybitnym na rynku gier. Mamy tutaj porządną grafikę, świetną optymalizację, genialne utwory grze, wciągającą rozgrywkę, ponad 70 cudownych pojazdów, dobrze wyważony poziom trudności, dziesiątki aktywności oraz możliwość zabawy w policjantów i złodziei. Moja ocena tego dzieła to mocne oraz zasłużone 7 z plusem na 10. A więc drodzy widzowie, czy warto kupować Need for Speed Hot Pursuit Remastered w 2022 roku? Według mnie ci, którzy już wcześniej grali, nie uświadczą tutaj niczego specjalnego poza funkcją crossplay. Jeśli się jednak nie grało, to jak najbardziej polecam, ale tylko przy sporawej zniżce. Inaczej nie jest to tytuł warty ponad 100 zł. 20-30 to jest cena, którą można zapłacić.
A wy? Co sądzicie o remasterze tego Need for Speeda? Podoba się wam? Graliście? A być może chcielibyście odświeżenie innej części, jak chociażby Underground, Underground 2, Most Wanted czy Carbon? Dajcie znać w komentarzach, są one oczywiście wasze. Pamiętajcie, aby zalajkować ten materiał, gdyż niezwykle mi to pomaga oraz rozwija ten kanał. Zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, aby być z każdym filmem na bieżąco. Cóż, teraz to już będzie tyle, także ja się będę z wami żegnał, także do zobaczenia, do widzenia i cześć, czołem, panie i panowie.